Dzień dobry, nazywam się Kamil Nowosielski, uczestniczę w projekcie Kresowa Historia. Tytułem mojego wykładu jest ten tutaj za moimi plecami obecny, czyli Lwowscy korporanci w obronie Rzeczpospolitej. Wybrałem ten tytuł z tego względu, że sam jestem korporantem. Za chwilę wyjaśnię, czym są korporacje i kim są korporanci. A jako, że sam jestem korporantem i temat kresów też mi jest bliski, połączyłem te dwa tematy i wyszło właśnie temat Lwowscy korporanci w obronie Rzeczpospolitej. Także zapraszam. Czym są korporacje akademickie? Korporacje akademickie to stowarzyszenia, które mają bardzo bogatą historię. Tak naprawdę od kilkuset lat w polskiej korporacje akademickie powstały dopiero w XIX wieku, ale wzorują się na niemieckich czy też bałtyckich korporacjach. Przede wszystkim są to ugrupowania nastawione na pracę u podstaw, na patriotyzm, a także na szkolenie się, czy to w formacji duchowej, czy to także i w jakichś konferencjach naukowych. Ogólnie polega to na tym, że spotyka się grupa ludzi, studentów, która pragnie być lepszymi ludźmi i w ten sposób też działać dla swojej ojczyzny. No i tak, w korporacjach jest używane różne nazewnictwo. Tutaj wypisałem szereg. Nie są to wszystkie nazwy, które są używane w korporacjach, ale takie myślę, że najważniejsze. Pierwsze to jest komiliton, ja jestem komilitonem. Komiliton to jest członek czynny korporacji, student, który tak naprawdę zarządza korporacją, dba o jej losy, o jej działanie, umawia spotkania, debaty, konferencje. Kolejną osobą jest filister. Filister to jest osoba, która już zakończyła studia i jest, można powiedzieć, że emerytowanym członkiem. Trzeba tutaj zaznaczyć, że członkostwo w korporacjach jest dożywotnie, dlatego musiał być taki, no może nie urząd, ale taka postać jak filister. Filister zazwyczaj wspiera radą, także czasami finansowo. Następną osobą jest, przepraszam, następnym terminem jest banda. Banda to jest wstęga, są różne szerokości tych band. Ja w tej chwili mam bandę zwyczajną. Na bandzie są umieszczone barwy danej korporacji. Pełnoprawni członkowie, czyli filistrzy i komilitoni, mają zazwyczaj trójbarwne te bandy, chociaż zdarzają się korporacje, które mają dwie barwy, na przykład w Gdańsku Zak Wisła. Następnie dekiel. Dekiel to jest czapka korporancka. Wygląda mniej więcej tak. Ma naszyte na górze jakieś oznaczenie, zależnie od korporacji. Ma konkretne barwy korporacji. W tym przypadku to jest granat, seledyn i srebro. Jak tutaj widać zresztą. Rapier. Rapier to jest broń, która jest używana na przykład przy spotkaniach kwaterowych. Na przykład na rozpoczęcie spotkania uderza się w stół. A także jest to broń, która jest używana do pojedynków honorowych, tak zwanych menzur, czyli to, co jest napisane następnie. Menzura to jest pojedynek honorowy, chociaż może być też i ćwiczebny. Zdarza się to wtedy, kiedy dwóch korporantów albo się umówi na pojedynek, albo się pokłóci. Kolejną osobą jest smyk w korporacji. U nas w Astrei Lublinensis, w Lublinie, jest trójstopniowy podział, czyli jest smyk, komiton i filister. Smyk to jest niepełnoprawny członek, jest to kandydat na pełnoprawnego członka, który musi przez zazwyczaj czas około roku wykazać się swoim zainteresowaniem i pracą w korporacji. No i ostatnim takim terminem jest alderman. Alderman to jest osoba, która jest wychowawcą w korporacji, wychowuje smyków, żeby
ci mogli zostać komitonami i przejąć później po nich władzę w korporacji. I tak, lwowskie korporacje akademickie, które chciałbym dzisiaj omówić, to są następujące. Jest to korporacja Scytia, korporacja Slavia, korporacja Roxolania, korporacja Leopolia i korporacja Znicz. Nie są to wszystkie korporacje z Lwowa, aczkolwiek chciałbym się zająć poszczególnymi korporantami z tych właśnie tutaj wymienionych korporacji. Pierwsza korporacja Scytia powstała w 1924 roku przy Politechnice Lwowskiej. Barwy to czerń, złoto i błękit, a dewiza jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tutaj mamy na zdjęciu po lewej stronie przedstawione bandy, a obok też w barwach tej Scytii, czyli czarne, złote i błękitne, a po prawej stronie mamy zdjęcie prawdopodobnie z komerszu. Tutaj właśnie nie było w terminach, ale komersz to jest takie spotkanie korporacji, które jest bardzo uroczyste. Zazwyczaj to jest świętowanie kolejnego roku istnienia korporacji. No i pierwszą osobą ze Scytii jest Andrzej Lauterbach, urodzony w 1913, zmarły w 1984. Student i absolwent architektury na Politechnice Lwowskiej. Aktywny z 1935 do 1939. Trzykrotny alderman, czyli trzy razy był wychowawcą w korporacji. Prywatnie na rzecz państwa podchorąży rezerwowy artylerii. W wojnie obronnej 1939 w obronie Lwowa. I za bohaterską postawę odznaczony srebrnym krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie zaś został architektem w Jaśle i w Nowym Sączu, także działał. Tak wygląda srebrny Virtuti Militari, który zdobył. Prawdopodobnie to nie jest jego prywatny order, ale no, taki udało mi się wyszukać. Kolejna osoba ze Scytii. Tadeusz Kaszycki, urodzony 1910, zmarły w 1988, student Politechniki Lwowskiej, aktywny od 1932 do 1936. Olderman roku akademickiego 30 na 31. Podporucznik w wojnie obronnej, pilot myśliwca w składzie 121 Eskadry Armii Kraków. Później był w lotnictwie we Francji i został, no niestety, złapany przy przekraczaniu granicy w Pirenejach. W Pirenejach. Przebywał wtedy w obozie hiszpańskim Miranda del Ebro. Po wojnie na emigracji prowadził firmę remontową budowlaną. Także tutaj jest kolejna osoba, która walczyła za Polskę w 1939. Był to pilot myśliwca. Jan Au, urodzony w 1914, zmarł 30 lat później, w 1944. Student i absolwent architektury też na Politechnice Lwowskiej. Aktywny od 1935 do 1939, prezes roku akademickiego 35 na 36, alderman 36 na 37, prezes Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego. Tutaj warto zaznaczyć, czym takie koło międzykorporacyjne było. Lwowskie Koło Międzykorporacyjne, zresztą tak i wiele innych kół międzykorporacyjnych, zależnie od miast, czyli tam warszawskie, poznańskie, lubelskie, krakowskie, koła międzykorporacyjne zrzeszały dane korporacje z tego miasta, z którego one pochodziły, i tam wspólnie decydowali o działaniach, jakie podejmą na najbliższy rok, na przykład, albo lata. Tak, był prezesem Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego w 36 na 37 roku akademickim. Podchorąży rezerwowy, uczestnik wojny obronnej, później w pierwszym pułku pomiarów artylerii drugiego korpusu PSZ. No i zginął tragicznie w wypadku na motocyklu w trakcie wojny. Kolejna osoba to Stanisław Jacheć, urodzony w 1917, zmarły również w 1944, jak jego kolega Au. Dobrze mówię? Tak, Jan Au. Student i absolwent mechaniki Politechniki Lwowskiej. CETUS, też nie wyjaśniłem. CETUS to jest grupa danych korporantów, którzy zostali przyjęci w danym roku.
Także Cetus 1936, czyli został przyjęty w 1936. Aktywny od 1936 do 1939. Sekretarz roku akademickiego 1936-1937. Sekretarz 1937 i wiceprezes Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej. Bratnia Pomoc Studentów to jest tak zwany bratniak. Często korporanci byli prezesami, czy byli we władzach takich bratniaków i jak sama nazwa wskazuje, Bratnia Pomoc Studentów polegało to, żeby na tym, żeby wspomagać swoich braci studentów, którzy są biedniejsi na przykład. Po studiach asystent na Politechnice Lwowskiej, w czasie wojny urzędnik nadleśnictwa Błażowa w Rzeszowskim, oficer AK, wykładowca na kursach maturalnych w oddziałach leśnych AK, poległ w walce z SS przy obronie szpitala polowego, także też tutaj jest postać, która poległa za Polskę. Następną korporacją jest korporacja Slavia. Slavia powstała w 1931 przy Uniwersytecie Jana Kazimierza i przy Politechnice Lwowskiej. Barwy to jasny granat, złoto i karmazyn, a dewiza dosyć narodowa, Polska dla Polaków. Tutaj mamy dekiel korporacji Slavia, a obok korporanci, slawici. Pierwszym slawitą, jakiego chciałbym omówić, to jest Antoni Chciuk. Urodzony w 1913, w 1975 zmarł. Student i absolwent prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Aktywny z 1934 do 1935. Sekretarz 1935 roku. Podchorąży rezerwowy piechoty. Uczestnik wojny obronnej w 1939. Przeszedł przez granicę i był w PSZ na zachodzie. Po wojnie na emigracji w Australii. Następna osoba. Zbigniew Doroszyński, 1916 się urodził, w 1997 zmarł. Student i absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej. W 1934-1939, Cetus 35, aktywny od 1935 do 1939, Olderman roku akademickiego 1938-1939, ostatni prezes, sekretarz 1938 i prezes 1939 roku Bratniej Pomocy Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej. W wojnie obronnej 1939 obrońca Lwowa, przy przekraczaniu granicy rumuńskiej złapany przez NKWD, więziony w Kijowie, Charkowie, Łagrze koło Murmańska, żołnierz 2 Korpusu PSZ, walczył pod Monte Cassino, zaś po wojnie był na emigracji. Antoni Gilewicz, urodzony w 1913 roku, w 2006 zmarł. Student i absolwent 1940 Wydziału Inżynieryjnego Politechniki Lwowskiej, Cetus 32 rok. Aktywny od 1932 do 1939. Prezes roku akademickiego 1938-1939 i ostatni olderman. Sierżant podchorąży łączności. Ranny w wojnie obronnej 1939, doktor nauk technicznych SGGW, starszy wykładowca SGGW. Wacław Jasieński, urodzony w 1915, zmarły w 1988. Student i absolwent prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza i Ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego. Cetus 34, aktywny od 1934 do 1938, sekretarz roku akademickiego 1935-1936, wiceprezes roku akademickiego 1937-1938, podporucznik rezerwowy piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939 w 3 Brygadzie Strzelców Górskich. W 1944 dowódca Kompanii Łączności w 7 Dywizji Piechoty Łużyckiej, kapitan 1945. Po wojnie radca prawny w Katowicach, kierownik Zakładu Wytwórczego Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach. Jan Koprowski, urodzony w 1915, zmarły w 2012, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu, 35-36, student AMW,
36 do 39, Cetus 36, aktywny od 36 do 39. Podporucznik rezerwowy piechoty 38, przydzielony do 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, w wojnie obronnej 39 w 3 Brygadzie Górskiej, internowany na Węgrzech, skąd uciekł przez Jugosławię do Francji. Uczestnik kampanii francuskiej w 40, gdzie dowodził 3 plutonem 7 kompanii 2 Pułku Grenadierów Wielkopolskich imienia Bolesława Chrobrego. Walczył m.in. pod Diez i Lagarde. W niewoli niemieckiej, bo flagu w Oldenbergu 40-45. To jest dosyć długo rozpisane, ale mogę dalej. Student i absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu po wojnie. Doktor medycyny weterynaryjnej 51. W 55. aresztowany pod zarzutem współpracy z angielskim wywiadem i skazany na 12 lat. Zwolniony w 57, zdegradowany do stopnia szeregowego w Ludowym Wojsku Polskim, później ponownie pracownik naukowy we Wrocławiu, w 70 ukończył pracę habilitacyjną, choć były pozytywne recenzje, nie pozwolono na ukończenie postępowania habilitacyjnego. Członek Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, reaktywator Slawii w 2009. Za kampanię francuską odznaczony Krzyżem Walecznych i francuskim Croix de Guerre. I tutaj mamy zdjęcie tego filistra Slawii. Mamy te dwa krzyże, które uzyskał. Kolejnym slawitą jest Juliusz Kubicki. Urodził się w 1911, w 93 zmarł. Student i absolwent mechaniki Politechniki Lwowskiej. Cetus 32, aktywny w 32, skreślony w 32. Po studiach asystent Politechniki Lwowskiej w wojnie obronnej 39 w pułku pancernym z Żurawicy, m.in. uczestnik obrony Warszawy. Współuczestniczył w przerzuceniu Żydów z getta lwowskiego do Rumunii. Po wojnie m.in. inspektor i kierownik Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, biegły sądowy, przewodniczący Kolegium do Spraw Wykroczeń Samochodowych, współzałożyciel Polskiego Związku Motorowego w Krakowie. Zbigniew Lachowicz. W 1913 się urodził, w 70 zmarł. Student i absolwent 38 na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Trzeci z założycieli Slawii. Aktywny od 31 do 39. Sekretarz roku akademickiego 31 na 32. Prezes 32 na 33 oraz 34 na 35. Olderman z 33 na 34 oraz roku akademickiego 38 na 39. Prezes Wzajemnej Pomocy Medyków UJK. To było coś podobnego jak bratniak. W wojnie obronnej 39 pod chorąży służby sanitarnej. W 40 deportowany wraz z rodziną w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Później lekarz 1 Dywizji Pancernej generała Maczka. Po wojnie na emigracji. Adam Leonard, w 1913 się urodził, w 1974 zmarł. Student i absolwent medycyny na UJK, aktywny od 33 do 39, sekretarz od 34 na 35, alderman 35 na 36, prezes z 37 na 38. W wojnie obronnej pod chorąży służby sanitarnej w niewoli niemieckiej w Oflagu od 45 w 60 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, następnie w służbie zdrowia w Sztumie i Gdańsku. Jan Markiewicz, 1913 do 1979, student i absolwent prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza, magister dyplomacji, szósty założyciel Slawii, aktywny od 31 do 36, wiceprezes 33 na 34, prezes roku akademickiego 35 na 36, podporucznik rezerwowy, uczestnik wojny obronnej, przedostał się przez Węgry do Francji, w drugiej dywizji strzelców pieszych PSZ we Francji, internowany w Szwajcarii po wojnie na emigracji. Władysław Roziński, 1914, nie udało mi się niestety znaleźć, kiedy zmarł. Student AMW, Cetus 34, aktywny od 34 do 39, wiceprezes roku akademickiego 37 na 38, prezes roku akademickiego 38 na 39. Podchorąży rezerwowy piechoty, uczestnik wojny obronnej,
I podobnie jak poprzednik, przedostał się do Francji poprzez Węgry, a także do Wielkiej Brytanii. Absolwent weterynarii na Uniwersytecie w Edynburgu, po wojnie na emigracji. Emil Samołyk, w 1912 się urodził, w 1944 zmarł, w zasadzie to zginął. Student i absolwent prawa na UJK. Aktywny od 1933 do 1935, podchorąży rezerwowy piechoty, uczestnik wojny obronnej 1939, deportowany w głąb Związku Radzieckiego do łagrów, żołnierz 2 Korpusu PSZ, postrzelony w jamę brzuszną przez pijanego żołnierza, zmarł pochowany na cmentarzu w Loretto. Mieczysław Świrski, 1913. No i zmarł po 1992, też niestety nie udało mi się znaleźć informacji konkretnej. Student i absolwent medycyny na UJK, CETUS 34, aktywny 34 do 39, wiceprezes roku akademickiego 36 na 37, prezes roku akademickiego 37 na 38, olderman semestru letniego 37 na 38, podchorąży rezerwowy, żołnierz w wojnie obronnej 1939, w konspiracji w delegaturze rządu we Lwowie, walczył w powstaniu warszawskim, wywieziony na roboty do Niemiec, po wojnie w ośrodkach polonijnych, działacz Polonii, członek koła filistrów polskich korporacji akademickich w Chicago. Stanisław Wiśniewski, urodzony w 1912, zmarł w 1981. Absolwent medycyny na UJK, CETUS 36. Prezes wzajemnej pomocy medyków UJK z 1937 na 1938, podchorąży rezerwowy, uczestnik wojny obronnej 1939, chirurg, pułkownik, ordynator szpitala wojskowego w Lublinie. Następna korporacja to korporacja Roxolania. Powstała w 1926 roku, barwy to amarant, srebro i czerni. Dewiza: służymy sztuce i nauce, one bowiem walczą nam stanowisko wśród narodów. Edmund Bulanda, urodzony w 1882, zmarły w 1951. Absolwent UJ-u 1903-1907, doktorat w 1908, habilitacja z archeologii klasycznej w 1913. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Od 1916 profesor nadzwyczajny. Od 1920 profesor zwyczajny UJK, uczestnik Ochotniczej Obrony Lwowa, dwukrotny dziekan Wydziału Humanistycznego, wybrany na rektora UJK w 1933, ale niestety z powodu sprzeciwu ministra oświaty nie objął stanowiska. Był on też filistrem honorowym Roxolani, czyli że nie był osobą, która przeszła te wszystkie etapy, czyli smyk, komiliton i filister, tylko został przyjęty do korporacji na zasadach honoris causa. Tak, w okresie okupacji niemieckiej rektor tajnego UJK i delegat rządu we Lwowie. Od 1946 profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w pracy naukowej zajmował się rzeźbą antyczną, uzbrojeniem antycznym i dziejami Etrusków. Jest to autor około 50 prac naukowych i, znaczy był, i prezesem był Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Następna osoba z Roxolani, Wilhelm Bielaczyc, urodzony w 1911, zmarły, a zostaje to zamordowany w 1940. Student Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, CETUS 32 w Slawii, w 1932 też przeszedł do Roxolani. Podchorąży, wachmistrz rezerwowy artylerii. W wojnie obronnej 1939 w 12 pułku piechoty. I jak wcześniej wspomniałem, zamordowany w niewoli sowieckiej przez NKWD. Następną korporacją jest Leopolia. Powstała ona w 1923 przy Uniwersytecie Jana Kazimierza, a jej barwy to amarant, złoto i błękit. Zaś dewiza: najwyższym prawem dobro narodu. Tutaj mamy bandy po lewej stronie korporacji Leopolia i z tego, co się orientuję, na drugim zdjęciu jest zaprzysiężenie smyków korporacji Leopolia na z kandydatów na członków. Niepełnoprawnych, ale członków.
Pierwszą osobą, którą chciałbym omówić, jest Jerzy Garżabek, urodzony w 1903, zmarły w 1939, a w zasadzie to poległ w 1939. Student prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza, założyciel Leopoli, aktywny od 1923 do 1927. Autor słów Pieśń do barw Leopoli. Pieśń do barw to jest pieśń, która większość korporacji ma tą pieśń. Oczywiście one się różnią i jak sama nazwa wskazuje, jest to odniesienie do konkretnych barw, czyli tak jak tutaj przed chwilą wspomniałem, do amarantu, złota i błękitu w tym przypadku. Magister praw, teatrolog, twórca Kukiełki w Poznaniu, podporucznik rezerwowy kawalerii i w wojnie obronnej 1939 w Brygadzie Wielkopolskiej tam też poległ. Włodzimierz Lewik, urodzony w 1905, w 1962 zmarł. Student i absolwent polonistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza, Cetus 26, absolwent podchorążówki, podporucznik rezerwowy, poeta w wojnie obronnej 1939 walczył w obronie Lwowa, po przekroczeniu granicy rumuńskiej 18 września 1939 internowany, a następnie przekazany do Oflagu w Dorsten, skąd został przeniesiony do Oflagu w Dyssel, gdzie przebywał do wkroczenia wojsk alianckich w marcu 1945. W Oflagu prowadził kółko teatralne i uczył języków obcych. Jan Rukser, urodzony w 1912, zmarły w 1995, absolwent III Gimnazjum we Lwowie, podchorąży w wojnie obronnej, 1939 stracił rękę pod Grudkiem Jagiellońskim. Zbigniew Schneigert, urodzony w 1910, w 1998 zmarł, student i absolwent Politechniki Lwowskiej, aktywny 28 do 35, działacz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w czasie wojny w konspiracji we Lwowie. Tutaj wybrałem takie zdjęcie, udało mi się znaleźć. Ma na głowie resztki rozsypującego się dekla. No, ten dekiel ma kilkadziesiąt lat już, czyli ta czapka studencka. Stanisław Świątkowski, urodzony w 1913, poległ w 1939, student i absolwent prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza, aktywny 31 do 38, wiceprezes roku akademickiego 1933-1934, prezes podchorąży rezerwowy piechoty w wojnie obronnej 1939, w 12 Dywizji Piechoty Podolskiej poległ. Korporacja Znicz. Znicz powstała w 23 roku przy... Oj, tutaj niestety coś mi się ucięło. Jej barwami były zieleń, złoto i malinowy. Zaś dewiza brzmiała razem młodzi przyjaciele. Po lewej stronie widzimy herb. Natomiast po prawej są bandy zachowane. Pierwszą osobą, którą chciałbym omówić, to Mieczysław Moczarski. W 1911 urodził się, w 1939 zamordowany został. Student i absolwent 1937 mechaniki Politechniki Lwowskiej, Olderman 1938, po wybuchu wojny w tajnej organizacji narodowej wyzwolenia, aresztowany przez NKWD i zamordowany w więzieniu. Konrad Zajączkowski, urodzony w 1904, w 1987 zmarł. Student i absolwent mechaniki na Politechnice Lwowskiej, założyciel Znicza, aktywny od 24 do 30, Olderman roku akademickiego 24 na 25, asystent na Politechnice Lwowskiej, aresztowany w 1939 przez NKWD i deportowany do łagrów w PSZ w drugim korpusie. Po wojnie wykładowca i profesor AGH, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Monte Cassino. Tutaj mamy te krzyże, Krzyż Walecznych i Krzyż Monte Cassino. I tutaj są przykładowe armie, w których właśnie już byli wymienieni korporanci. Jest to na przykład właśnie 121 Eskadra Armii Kraków, drugi korpus, Wielkopolska Brygada Kawalerii, dewiza Strzelców Karpackich. Tych armii było tak naprawdę znacznie więcej i tak samo korporantów w całej Polsce, którzy służyli i walczyli za Rzeczpospolitą w 1939.
No i z takich znanych korporantów przed wojną, a znanych dzisiaj, to Ignacy Jan Paderewski był z korporacji Patria, Roman Dmowski z korporacji Baltia, Józef Piłsudski z korporacji Piłsudia, Władysław Anders z korporacji Arkonia. Natomiast, no tak, tutaj mamy Paderewskiego, Dmowskiego, Piłsudskiego i Andersa. A dzisiaj znani korporanci, no to jest tak, ksiądz Roman Kneblewski z korporacji Sarmacja z Warszawy, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, korporacja Astra Lublinensis, profesor Łukasz Szumowski z korporacji Arkonia, czy doktor Sławomir Mencen z korporacji Kujawia. No i tutaj mamy po kolei zdjęcia. I to tyle. Dziękuję bardzo.